Witamy w 17. webinarium wolontarystycznym finansowanym w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Gościem dzisiejszego spotkania jest Magdalena Haładyn, wolontariuszka. Witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Magdaleno, opowiedz nam, jak to wszystko się zaczęło. Twoja historia, twoja przygoda z wolontariatem. Dlaczego postanowiłaś się zaangażować w ogóle w wolontariat? Powiedziałabym, że to był raczej przypadek niż moje postanowienie. Był taki czas, że mój syn czytał wiersze, jako mały chłopiec czytał wiersze na spotkaniach osób niepełnosprawnych, którzy pisali wiersze, dla których te wiersze były terapią. I tak jakoś się zaczęło. Potem zaczęliśmy uczestniczyć w zajęciach tanecznych, a potem się okazało, że to, co robimy z przyjemnością dla siebie, może też sprawiać przyjemność innym i tak jakoś zostaliśmy. No właśnie, były to spotkania, kilka spotkań, które przerodziły się w systematyczną aktywność, a potem regularny wolontariat, a w konsekwencji wolontariat familijny, bo cała jakby tutaj rodzina się w to zaczęła angażować. Powiedz nam właśnie, co się w waszym życiu zmieniło dzięki temu, że zaczęliście właśnie się udzielać w wolontariacie i angażować w różne akcje. No po pierwsze powiedziałabym teraz z perspektywy czasu, że poznaliśmy takie obszary życia, których nigdy chyba byśmy nie nawet nie próbowali poznawać, czyli taką spotkania i z tańcem, i z poezją. Ja jestem z wykształcenia inżynierem, więc to jest taki obszar troszeczkę, powiedziałabym, abstrakcyjny dla mnie. To po pierwsze. Spędzamy razem czas rodzinnie, mamy wspólne zainteresowania i mamy taki czas właśnie, gdzie robimy coś razem i to jest właśnie wolontariat. Oczywiście to nie jest jedna rzecz, którą robimy razem jako rodzina, ale to jest właśnie taki fajny czas systematycznych spotkań i to jest, myślę, dla nas bardzo wartościowe, bo jesteśmy w tym już od lat, więc ja się nauczyłam troszeczkę właśnie jako już potem koordynator wolontariatu, prowadzić grupy, prowadzić kontakty z organizatorami imprez takich kulturalnych. Mój syn też od dawna jest wolontariuszem, teraz sam prowadzi jako wolontariusz takie koło naukowe na Politechnice Warszawskiej. Córki moje też się zaangażowały w wolontariat. Byliśmy też jako rodzina, jako wolontariusze. Dzień Marzyciela, pierwszą edycję, potem drugą. Moja najmłodsza córka zaangażowała szkolne koło wolontariatu do organizacji punktu przy maratonie, więc to tak jakoś nas to jest w naszym życiu na co dzień i jakoś nam pozwala to się rozwijać w takich kierunkach nieprzewidywalnych, powiedziała nawet. No właśnie, odkryły się nowe obszary, nowe potencjały, nowe zainteresowania, które w wolontariacie wykorzystujecie. Ja tutaj sprawdziłem, Magda, działaś już tutaj oficjalnie z nami od 2010. Ta współpraca zaczęła się co prawda trochę wcześniej już, natomiast tak już z porozumieniem i z tymi wszystkimi formalnościami, to właśnie był 2010 rok, kiedy tutaj zasiliłaś nasze szeregi i działasz regularnie. I to wszystko doprowadziło cię do tego, że podczas 10 gali na dziesięciolecie centerka zostałaś wolontariuszką dziesięciolecia i twoja sylwetka tutaj została również otóż tak zamieszczona w Atlasie Dobrych Praktyk, który był przygotowany z okazji tego jubileuszu. Również twoje dzieci były w tej dziesiątce tutaj wymienione. I jak to wyróżnienie i to docenienie wpływało na ciebie? Czy to zmieniło podejście do wolontariatu? Czy potraktowałaś to jako taki dodatek? Czy jeszcze bardziej zaangażowało cię wolontariat?
Znaczy tak, na pewno nie robimy tego dla tego rodzaju wyróżnień, to na pewno nie, ale one są na pewno też takim, taką fantastyczną wisienką na torcie, tak? Że jednak ktoś to widzi, ktoś to docenia, to jest niewątpliwie ważne. Tak się, no wiedzieć, że ktoś tą naszą pracę zauważa, to fajne jest. Myślę, że to mówię też w imieniu nas wszystkich, bo i Krzysiek też dostał kiedyś taką nagrodę dla najmłodszego właśnie wolontariusza i to też go tak jakoś zmobilizowało do dalszej pracy, więc to tak jak nas wszystkich, jakaś nagroda, jakieś docenienie za włożoną pracę jest niewątpliwie fajne. Chociaż u mnie fajne są też uśmiechy na przykład ludzi, kiedy mamy kontakt, jesteśmy z publicznością, jesteśmy z ludźmi, którzy nas oglądają, to też właśnie jest taka codzienna nasza nagroda, więc takie wyróżnienia raz na jakiś czas oczywiście są na honorowym miejscu. No właśnie, te nagrody są taką motywacją, ale to nie muszą być nagrody takie fizyczne czy rzeczowe. Czasami jest to właśnie uśmiech, fajna informacja zwrotna od osób, którym na co dzień pomagamy, czy przygotowujemy coś dla nich. Ty z wolontariuszki stopniowo awansowałaś i stałaś się już taką też koordynatorką różnych akcji, grupy wolontarystycznej Go Pomoc, do której też należysz, to jest grupa taneczna, która występuje na różnych okazjach. Na czym polegają Twoje obowiązki właśnie tej, jako koordynatorki już? Teraz właśnie, kiedy bierzemy udział w różnych takich występach, no to do moich obowiązków należy właśnie kontakt z organizatorem, ustalenie wszystkiego, gdzie możemy się przebrać, o której mamy być, w którym miejscu na liście występu jesteśmy, z kim trzeba się kontaktować, trzeba zanieść muzykę do właściwej osoby, żeby była odtworzona. Ustalić, o której możemy przeprowadzić próbę, kiedy wejść na scenę, gdzie możemy sobie potem usiąść, gdzie mamy szatnie. Takie wszystkie organizacyjne sprawy, które wydają się jako dla mnie, jako dla uczestnika, wydawały się proste, oczywiste, to kiedy trzeba się nimi zająć w zupełnie nowych miejscach, których nie znamy, spotkać zupełnie nowych ludzi, czasem stają się problemy. Czasem na przykład trzeba dopilnować, żeby wszyscy uczestnicy w danym momencie wyszli na scenę, bo kiedy wychodzimy różnymi wejściami, ktoś się może zagadać i nie zauważy, że już jesteśmy na scenie. Taka historia też nam się zdarzyła, więc to wszystko naprawdę jest bardzo takie dynamiczne i kreuje takie niecodzienne sytuacje. Bardzo wiele uczy i pozwala się naprawdę, no naprawdę poczuć czasem w ferworze takiej walki, że głowa mała. Dokładnie, ja pamiętam tą sytuację, kiedy koordynowałaś właśnie grupę podczas akcji Kotomania i jedna z wolontariuszek po prostu zagadała się najzwyczajniej i nie usłyszała, że już jest pora wyjścia na scenę. Grupa cała wyszła, muzyka ruszyła, ale tutaj wspaniale jakoś dałaś znać i grupa po prostu się nie zatrzymała, tylko robiła swoje, mimo że brakowało jednej osoby, która też miała swoje kluczowe zadanie podczas tego występu i trzeba było po prostu troszeczkę improwizować. A czy oprócz tego zdarzenia masz jakieś fajne takie wspomnienia czy przykłady działań, które zapadły Ci tak szczególnie w pamięć podczas tej 10-letniej współpracy już z Centerkiem? O ile mamy czasu, bo to może potrwać bardzo długo. Wiesz, myślę, że z każdej takiej imprezy jest taka historia. To jest zawsze niezapomniana atmosfera, tak ogólnie mówiąc. Po występie nigdy nie pamiętam złych rzeczy, tak? Czy czasem bieg goni, zastanawia się, czy damy radę, czy zdążymy, a potem jest zawsze, za każdym razem satysfakcja, że zrobiliśmy to i że się podobało i że jest fajnie. Są takie momenty. Pamiętam, byliśmy w jakimś domu pomocy społecznej, tak, gdzie byli tacy starsi podopieczni i oni na przykład byli przeszczęśliwi właśnie, że przyszły moje córki, że takie małe dziewczyny przyszły, że oni mogli
popatrzeć i mieć kontakt z takimi małymi dziećmi na przykład. To pamiętam z takich historii zabawnych, to pamiętam, że kiedyś grupa powiedziała, że jak my jeszcze raz będziemy występować, to oni nawet na obiad się nie będą spieszyli, tylko poczekają jeszcze na nasz występ i chcieliby nas jeszcze raz zobaczyć. To są takie zabawne historie. No, jakiś czas temu, teraz nawet patrzyłam, to z 5 lat temu chyba dostałam na przykład jakąś statuetkę dla najstarszego uczestnika, jakiś regat kajakowy. To do dzisiaj mnie bawi, ale to są właśnie takie historie zawsze pozytywne, naprawdę zawsze pozytywne. Dużo się działo w tym czasie i naprawdę też mamy dużo wspólnych wspomnień. Aż ciężko sobie tak wszystko przypomnieć, natomiast no rzeczywiście ja też pamiętam dziewczynki, jak dołączyły jako 4-5-letnie właśnie wolontariuszki, teraz już prawie dorosłe kobiety, uczennice liceum. Także naprawdę ten czas był fajny i dziewczyny też się mogły fajnie rozwinąć i do różnych fajnych sytuacji i niespodziewanych też przygotować i poznać te różne sytuacje. No, okres pandemii troszeczkę zatrzymał nasze działania, zahamował działania GoPomostu, zahamował działania akcji animacji i innych też wydarzeń takich akcyjnych i długotrwałych. Czy to wpłynęło w jakiś sposób na Was? Czy mimo to podejmowaliście się jakichś przedsięwzięć właśnie może zdalnie? No to jest na pewno trudny czas. Jednak bezpośredni kontakt z ludźmi jest nam wszystkim potrzebny i to dla mnie jest też takie poważne cierpienie, że tak powiem, że nie możemy się widywać i bardzo za tym tęsknimy, tak? Pewnie, że jakoś staramy się być online, gdzieś tam śledzić wydarzenia, zobaczyć, co można zrobić, do czego dołączyć, w jaki sposób. Natomiast rzeczywiście bezpośredni kontakt, no, brakuje tego. To prawda, brakuje bardzo kontaktu nam też. Co prawda udało nam się w minimalnym stopniu wrócić z zajęciami i przygotowujemy wraz z Magdą i zespołem różne tutaj niespodzianki, ale też zobaczymy, co czas pokaże i czy to będzie dalej możliwe. Natomiast czego Ci mogę życzyć na kolejne 10-lecie? Jakie masz wizje siebie za te 10 lat w wolontariacie? Chciałabym, żebyśmy ciągle, bo dla mnie wolontariat i ta nasza grupa to jest ciągle taka grupa bliskich, znajomych, przyjaciół, właśnie ludzi, z którymi mamy wiele wspólnych wspomnień i takich bardzo fajnych wspomnień, bo nie wspomnieliśmy też, że w zasadzie zawsze i przed Wigilią, i w okolicy świąt Bożego Narodzenia się spotykamy, robimy takie spotkania i to jest zawsze takie bardzo, bardzo ciepły, bardzo rodzinny czas, mimo że każdy z nas ma swoje jakieś obowiązki wtedy, to zawsze, zawsze to jest taki bardzo przyjemny moment. Wizję, no chciałabym, żeby to się mogło rozwijać dalej, tak? Żebyśmy się ciągle spotykali, żeby nas może niekoniecznie było więcej, ale żebyśmy mieli możliwości podejmowania różnych działań, bo to jest ważne i dla nas, i dla lokalnej społeczności, i dla, myślę, dla pokazania wielu ludziom, co można fajnego robić. No to ja nie pozostaje nic innego, jak życzyć Ci, żebyśmy mi również, tak żeśmy razem jeszcze długo, długo współpracowali i razem tworzyli taki team właśnie opiekunów wolontariatu i takich autorytetów, bo myślę, że jesteś świetnym tutaj autorytetem i też takim symbolem dla innych i to też takie jest, może być inspirujące dla osób, które wysłuchają tej dzisiejszej audycji. I po prostu też się być może tym zainteresują i przyłączą do różnych działań, niekoniecznie GoPomostu, ale do szeregu innych tutaj rzeczy, które my oferujemy. Także bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i to spotkanie. Gościem dzisiejszego webinarium była Magdalena Haładyn, wolontariuszka 10-lecia. Jeżeli Wam się podobało to spotkanie, to kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, wspierajcie na Patronite. Wszystko znajdziecie w opisie poniżej. Do zobaczenia.